Instrukcja logowania abonentów zewnętrznych VoIP spoza sieci lokalnej. Do celów prezentacji wykorzystamy dwa routery. Router TP-Link model TLWR743ND oraz router Asus model RTAC51U. Logowanie abonenta zewnętrznego VoIP spoza sieci lokalnej wykonamy na IP-PBX serwerze Proxima. W pierwszej kolejności łączymy się z naszym serwerem, do którego będziemy logowali naszych abonentów VoIP-owych. W tym celu wykorzystuję oprogramowanie LibraPC i po wprowadzeniu hasła instalatora przechodzę do konfiguracji serwera. Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać, to sprawdzenie, czy posiadamy wymagane licencje. W tym celu przechodzimy do menu Administracja i wybieramy opcję Licencje. W licencjach sprawdzamy, czy mamy odpowiednią licencję na porty VoIP-owe. Porty VoIP-owe pozwalają nam skonfigurować, stworzyć konta wewnętrzne VoIP-owe, do których zalogujemy aparaty VoIP-owe, jak również oprogramowanie typu Softphone, oraz sprawdzamy, czy mamy wymaganą liczbę licencji na kanały VoIP-owe. Kolejnym elementem jest sprawdzenie ustawień stosu VoIP-owego. Przechodzimy do menu Ustawienia wspólne, Ustawienia VoIP. W ustawieniach VoIP mamy wykaz urządzeń, które posłużą nam do komunikacji VoIP-owej w naszym serwerze Proxima. Przypomnę, że zalecamy, aby w przypadku korzystania z karty VoIP64 usunąć ze stosu VoIP-owego kartę procesora. Nasza karta VoIP-owa posiada adres lokalny 192.168.2.199. Ten adres będzie nam potrzebny do uruchomienia usługi przekierowywania portów. Aby móc zalogować abonenta zewnętrznego VoIP spoza naszej sieci lokalnej, wymagane jest odpowiednie przekierowanie portów. Porty, które musimy przekierować, to jest port SIP, port m.in. służący do rejestracji. Domyślnie ten port ma wartość 5060. W związku z tym, że będziemy otwierać ten port oraz go przekierowywać, zalecamy, aby zmienić ten port na wyższą wartość, na przykład 6060. Kolejnymi portami, które będziemy przekierowywać, są to porty RTP, porty odpowiadające za transmisję ramek z głosem. W naszym przypadku wykorzystujemy porty RTP z zakresu od 4000 do 4127. Aby móc korzystać z logowania poza siecią lokalną, w ustawieniach stosu IP-PBX serwera Proxima wymagane jest podanie publicznego adresu IP stałego, a w przypadku, gdy nie posiadamy stałego publicznego adresu IP, skorzystanie z jednego z dostępnych serwerów STUN oraz wykorzystanie usługi DIN DNS. My skorzystamy z publicznego stałego adresu IP. Aby sprawdzić, jaki publiczny adres IP powinniśmy wpisać w stosie VoIP-owym, możemy skorzystać z wbudowanego narzędzia w oprogramowaniu serwerów Proxima i Libra. Przechodzimy do menu Diagnostyka VoIP i wybieramy opcję Test łącza LAN WAN.
Następnie w testach łącza LAN-WAN wybieramy opcję sprawdzenia publicznego adresu IP i uruchamiamy test. Otrzymujemy wynik z informacją, że aktualnie jest nieprawidłowo zdefiniowany ten publiczny adres IP. Przypomnę, że w tej chwili nie mamy wpisanego publicznego adresu IP, stąd negatywny wynik. Ale jednocześnie system poinformował nas, na jakim aktualnie z publicznym adresie IP odpowiada nasza karta VoIP-owa. Ten adres IP wprowadzamy w stosie VoIP-owym. Przechodzimy do menu ustawienia wspólne VoIP i wpisujemy publiczny adres IP. Kolejną czynność, którą wykonujemy, to jest zdefiniowanie abonentów wewnętrznych VoIP-owych. W menu Abonenci – Uprawnienia znajduje się lista zdefiniowanych aktualnie abonentów wewnętrznych. Mamy również zdefiniowanych abonentów wewnętrznych VoIP i na potrzeby naszej prezentacji będziemy logować abonenta o numerze 200. Abonent o numerze 200 ma login identyczny jak numer wewnętrzny oraz hasło, które zostało przydzielone przez system. Hasło możemy oczywiście zmienić i musimy pamiętać o zasadzie, że hasło powinno być silne, to znaczy składające się z co najmniej 8 znaków, zawierające cyfry, litery małe i wielkie oraz znaki specjalne. Po wprowadzeniu tych wszystkich parametrów akceptujemy zmiany i wysyłamy je do naszego serwera Proxima. Po skonfigurowaniu naszego serwera PBX możemy przystąpić do ustawiania przekierowania portów na routerze. Na początek przekierujemy porty na routerze TP-Link, jeszcze raz przypomnę model, TLWR743ND. W celu konfiguracji routera uruchamiamy przeglądarkę internetową i wprowadzamy adres IP naszego routera. Po zalogowaniu otrzymujemy okno ze statusem naszego routera. Aby przekierować porty na routerze TP-Link, przechodzimy do menu Forwarding i wybieramy opcję Virtual Servers. W tym menu będziemy dodawać odpowiednie reguły dotyczące przekierowania portów. Dodajemy nową regułę, następnie wprowadzamy port, który chcemy przekierować. Pierwszym naszym portem będzie to port SIP-owy, czyli port 6060. Wskazujemy, na jaki port ma zostać przekierowany ruch w sieci wewnętrznej. Tutaj chcemy przekierować go na port 6060. I wskazujemy adres IP w sieci lokalnej, do którego urządzenia ten ruch ma zostać skierowany. W naszym przypadku jest to karta VoIP-owa na adresie 192.168.2.199. W usłudze VoIP-owej korzystamy z protokołu UDP i ten protokół wybieramy. Status usługi włączona, zapisujemy pierwszą regułę. Dodajemy drugą regułę dotyczącą ramek RTP i tutaj będziemy przekierowywać zakres portów od 4000 do 4127. Będziemy ten porty przekierowywali w 1 do 1, czyli chcemy przekierować cały ten zakres. Wobec tego wewnętrzny port, pole pozostawiamy puste. Ponownie wskazujemy kartę VoIP-ową jako urządzenie, na które ma zostać ten ruch skierowany. Po protokole UDP, usługa włączona, zapisujemy drugą z reguł. W ten sposób przekierowujemy porty na routerze TP-Link.
Identyczną operację przeprowadzimy na routerze Asus model RT-AC51U. Łączymy się z routerem. Po zalogowaniu się do routera Asus model RT-AC51U również otrzymujemy informację o statusie urządzenia. Aby wykonać przekierowanie portów, przechodzimy do ustawień zaawansowanych ustawienia WAN. W ustawieniach WAN wybieramy w górnej części okna zakładkę odpowiadającą za funkcję przekierowania portów. Aby przekierować porty na tym routerze, oczywiście musimy pamiętać o tym, aby usługa była włączona. I następnie, podobnie jak w przypadku routera TP-Link, wprowadzamy odpowiednie routery. W pierwszej kolejności port SIP. Port, który chcemy przekierować, czyli port 6060, chcemy skierować na adres lokalny karty VoIP-owej, czyli adres 192.168.2.199, na port wewnętrzny 6060 bez zmian. Protokół, który będziemy się komunikować, protokół UDP, i dodajemy pierwszą z reguł. Dodajemy drugą regułę, porty RTP. Tutaj będziemy przekierowywać zakres portów od 4000 do 4127. Również ruch ma być skierowany na kartę VoIP-ową. Port lokalny pozostawiamy pusty, aby przekierować cały zakres, i wybieramy protokół UDP. Dodajemy drugą z reguł. Wybieramy opcję zastosuj, aby zapisać te ustawienia na tym routerze. Po zakończeniu wprowadzenia danych do routera możemy przystąpić do sprawdzenia, czy operacje, które wykonaliśmy je poprawnie. Ponownie przechodzę do testu łącza LAN-WAN. Przypomnę, że testy łącza LAN-WAN znajdują się w menu diagnostyka VoIP. Test łącza LAN-WAN. Sprawdzę ponownie, czy został poprawnie podany publiczny adres IP, oraz sprawdzę przekierowanie używanych portów. Uruchamiam test. Test przekierowania używanych portów UDP trwa kilka minut. Jak widać, po wykonaniu testów widzimy, że publiczny adres IP został wprowadzony poprawnie oraz wykorzystywane przez nas porty UDP zostały odpowiednio przekierowane. Wobec tego zalogujmy naszego abonenta zewnętrznego VoIP spoza naszej sieci. W tym celu wykorzystam oprogramowanie Platan Video Softphone, które zostało zainstalowane na systemie Android. Uruchamiam oprogramowanie Platan Video Softphone. Jestem połączony z siecią internetową poprzez dostęp komórkowy. W tej chwili widzimy poprzez czerwony napis SIP, że nasze oprogramowanie nie jest jeszcze zarejestrowane, nie jest zalogowane. Aby dokonać rejestracji, wybieramy kafelek z trzema kropkami, przechodząc do ustawień. W ustawieniach podajemy nazwę użytkownika, która w naszym przypadku jest identyczna jak numer wewnętrzny. Wprowadzamy hasło, które zostało zdefiniowane w serwerze Proxima.
oraz wprowadzamy domenę, czyli adres serwera rejestracji. Przypomnę, że nasze urządzenie loguje się spoza sieci lokalnej, wobec tego musimy podać publiczny adres IP. Lub w przypadku, kiedy nie posiadamy stałego publicznego adresu IP, podajemy adres z usługi DIN DNS. W związku z tym, że nie rejestrujemy się nie na domyślnym porcie 5060, wobec tego po dwukropku podajemy port rejestracyjny, który został zdefiniowany w systemie. Zaznaczamy opcję połącz z serwerem i po wyjściu z okna, cofając ekran, otrzymujemy informację poprzez na zielono podświetlony napis SIP, że abonent 200 został zalogowany. Sprawdźmy, czy również poprawnie wykonaliśmy przekierowanie portów RTP. Wykonam połączenie miejskie. Jak widać, połączenie zostało zrealizowane głośno i wyraźnie. Słychać było zapowiedź powitalną. Dodatkowo również w oprogramowaniu serwerów Proxima i Libra, między innymi w menu abonenci, status portów wewnętrznych VoIP, możemy zaobserwować zalogowane urządzenia w naszym systemie i nasz abonent 200 został zalogowany na publicznym adresie, który został wyświetlony. Zachęcam Państwa do oglądnięcia pozostałych naszych filmów, jak również do przeczytania artykułów, które zostały zamieszczone na naszym firmowym blogu pod adresem blog.platan.pl. Jak również zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube platan.pl. Dziękuję.